Idealna kobieta, idealny mężczyzna. Słowo utopia czy rzeczywistość? Jakie są ideały według mieszkańców Łukowa? A jaki jest dla ciebie idealny typ kobiety? Blondynka. Z charakteru? Miła przede wszystkim. Jaki jest pani idealny typ mężczyzny? O matko, ale mi pan to pytanie zadaje. Czuły. Inteligentny na pewno. Wysoki i nie gruby. Idealny typ kobiety? Nie wiem. Prawda, myślał pan? Nie ma tego, takiego czegoś. Super, dziękuję. Miły, uprzejmy, szarmancki. O, z charaktera, z wyglądu? Z wyglądu? Wygląd nie jest ważny. Kulturalny, przystojny, przede wszystkim dobry, zatroskany o rodzinę, o żonę. Jaki jest pana idealny typ kobiety? No to w taki upał, to nie, trudno się skoncentrować. No przede wszystkim chyba taka jakaś normalna ludzka mądrość, nie lalunia na pewno nie. Jaki jest idealny typ kolegi chłopaka według was? Żeby był sympatyczny, przyjacielski, żeby można było mu zaufać. Dla mnie też tak samo, żeby można było na nim polegać. Ideałów nie ma. Po prostu, żeby był dobry, szczery. Czy wymagania co do wyglądu? Raczej nie, żeby był zadbany, to podstawy. Pierwszy raz was widzę. Nas? Aha. No, dobrze, cieszymy się. No. Czy będzie pani o nas dobrze mówiła? Jak najbardziej. Weseli, rozmowni. Uśmiechnięci, szczęśliwi, z samego rana, wakacje, prawda? Nie ma co. Super.